Finał Mistrzostw Świata piłkarzy ręcznych nie dla Polaków. W półfinale biało-czerwoni przegrali z gospodarzem turnieju Katarem 29-31. Początek spotkania należał do graczy Michaela Biglera, którzy zaczęli z impetem i kilkukrotnie obejmowali dwubramkowe prowadzenie. Znakomicie spisywał się Michał Jurecki, który w pierwszych 30 minutach zanotował aż 6 trafień, a starcie zakończył z 8 golami. Końcówka pierwszej połowy należała jednak do Katarczyków. Na przerwę schodzili z prowadzeniem 16-13. W drugiej części spotkania mnożyły się błędy Polaków w ataku, a rywale zbyt łatwo dochodzili do sytuacji rzutowych. W ich szeregach kapitalnie spisywał się bramkarz Daniel Šarić, który miał bardzo wysoki procent udanych interwencji. Mimo pogoni w końcówce biało-czerwoni nie zdołali odrobić strat i w niedzielę powalczą o brąz.